Ja się zabieram za zbieranie borówek i już mam jeden taki pełny pojemniczek nazbierany, teraz lecę drugi. Tam chłopaki szaleją. Borówki nam obrodziły niesamowicie w tym roku. Tfu, 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 bardzo brzydko. Więc w komentarzu możecie napisać, jak to brzydko obrodziły, bo w tamtym roku też mi tak pisaliście. I w tym roku równie brzydko, jak w tamtym borówek się pojawiło. Zbieramy je codziennie i mam już spory zapas zamrożony. A teraz lecę zbierać kolejny raz. Dzisiaj drugi raz. I robiłam dzisiaj takie jagodzianki. Jak wrócę do domu, to wam pokażę. Jak zbieram, to trzeba strasznie uważać, żeby nie urwać całej tej kiści, bo byłaby ogromna szkoda. Tylko wiecie, po troszeczku one dojrzewają tak powoli. Śmiejemy się, że w sumie dobrze, że tak powoli, bo cały czas są świeże borówki. Więc czad. O, tutaj trzeba uważać, bo czasami się trafi taka... Zgubiłam. O. Tu. I w borówkach, to wam tak powiem, nawiasem, my nie mamy takich ślimaczków, wiecie, małych ze skorupkami, ale one lubią właśnie z tej strony w borówkach sobie siedzieć. Więc czasami warto przejrzeć borówki, czy tutaj w tym, nie z tej strony, tylko z tej drugiej, nie siedzi jakiś mały ślimak w skorupce, bo nam się to zdarzało, ale to chyba w tamtym roku albo 2 lata temu. Także to tak info ode mnie. Teraz zbieram. Robiłam dzisiaj taką drożdżówkę w coś dobrego, nazywa się to romulański obwarzanek i tam jest z malinami i białą czekoladą. A dziś zrobiłam po prostu z borówkami i kruszonką. I też powiem wam, że świetnie się sprawdza, także przepis na idealną drożdżówkę macie. Słyszycie tam? Kto zgadnie, co to jest? To tutaj. Odpowiedź dam wam w kolejnym odcinku, ale jestem bardzo ciekawa, czy wiecie, co to jest. Podpowiedzi. Strzelajcie. W przyszłym roku biorę się za ten ogródek osobiście i po prostu nasadzę cukinii. O, bo tego używam dużo. Czego ja jeszcze nasadzę? Ach, z głową do tego bardziej podejdę. I sobie to wszystko chyba rozpiszę. Słuchajcie, generalnie nie mieliśmy czasu robić porządki w ogrodzie i w tym roku strasznie zaniedbaliśmy nasz ogródek. I zobaczcie, jaką rzodkiewkę znalazłam. Ona się już nie nadaje do jedzenia, bo ona jest niedobra po prostu. Przerośnięta i w smaku jest nie okej. Ale mogłabym spokojnie iść na jakiś, wiecie, ten, jak to się nazywa? Te takie... Wielki. Konkurs wielkich warzyw, zgadza się. No, także czyścimy. Odchwaszczam, czyszczę. Zobaczę, czy coś się da nasadzić teraz jeszcze w tym miesiącu. Została w sumie resztka, no ale to dobrze, bo drożdżówkę trzeba zjeść w jeden dzień. Ale jest pecha. Właśnie sobie ukryję. W sumie sobie ukryję. Chcesz kawę? Dobrze, na trzy. Słuchajcie, ja nie wiem, co się stało. Mamy tutaj stado much. Jakby, nie wiem, wszystkie muchy z okolicy się zleciały i jest tutaj jak w ulu. Tak jest głośno. Dobra, widzę jedną. Widzę dwie. Gdzie ona jest? Słyszycie to? Też słyszę. Nie wiemy, co się dzieje, skąd ich tyle jest. Ja już zatłukłam chyba z 5. Krzyś też jakieś i w ogóle nie jest lepiej. Dalej jest tak głośno. Ja nie wiem. Ja mam wrażenie, że to jest ul. Zimne jedzenie będziemy mieć. Krzyś dalej walczy. Przeżyłem właśnie sam na sam z muchą w tym łazience. Ciężko było, myślałem, że to ona wyjdzie, a ja tam zostanę. Tak, powiem wam, że one są jakieś turbo inteligentne. Ja nie wiem, co się stało z tymi muchami,
ale zapierniczają z taką prędkością i mamy wrażenie, że chodzimy koło nich jak takie ogry w zwolnionym tempie, tak, z tą łapką. A ona sobie robi z nami co chce. No muchy flasze. Ja się pytam, czy masz strój muchy, żeby wejść w ich, wiesz, układzie. A, dokładnie, kontrakty, ale to może potrwać, biorąc pod uwagę konspiracje, jak ludzie wchodzą z policji gdzieś tam w coś, to może to latami potrwać, nie? To one mogą dom nam przejąć. Czekaj, ciszę. A jeszcze jedna została gdzieś. Ach, to jedna, one się nie skitrały. Widziałeś, jaki jest pogrom pod oknem? Trzeba wziąć i to poodkurzać, bo tam jest po prostu... Najchętniej na wykałaczki bym główki ponabijała. I przed wejściem wystawiła, żeby miały dla przestrogi, ku przestrodze. Ciężki sprzęt wyciągnąłeś? Plaża! Piasek! Trzy tam siedziały w słońcu i się grzały, pindy. Ale za jednym zamachem? Tak, w jednej kupie. Machnąłeś 30 minut teraz. Tak. Tata oszukuje, Mikołaj. To się nie liczy. Aha. No pięknie, no to ładnie. Tak, to się nie liczy. O, widzisz, zobaczcie. Jedna, druga, dobra. No nie trafiło. Wymiana? Jest. Jedna moja. 10 minut drapkania teraz ty zabrać. Ja będę miała udokumentowane to pom 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 pom. Co ty tu zrobiłeś? Już tak musiało być. Wcale nie było, tak ja je wszystkie prasowałam. Ale jak mogła się przeciągnąć od czego? To mucha! To muchę! Niech ci zapłaci! Jezus Maria, to wariatu! Chodź tutaj, muszę naprawić. Muszę być na ciebie zła, bo tak robią kobiety, jak się im coś zepsuje. Jesteś zła w ostatnim odcinku. Oglądasz, zrobiłaś miniaturę? Nie. Nie zrobiłaś, to nie pójdę. Jutro pójdzie, jest na cebuli, jest na cebuli, jest na cebuli, jest na cebuli. Nie wiem, czy ją jedno, czy to... O, nie trafiłam! Tak rozczułam się, nie słowa cebulu. Nie? O, tu jest, chodź, tylko ty potrzebujesz, to. Gdzie ona jest? Gdzie? Na rurce. A jest na rurce, no, jest. O, odleciała. Teraz już ja ją mogę. Nie, jest tam, na kwiatku. Nie, to jest pieniążek, nie dotyknam kwiatka. O, mam, o, jest świetna. Co mam z nią zrobić, bo jej nie celułam. O nie, rozmazałam ją. O, fuj! Najbardziej na świecie brzydzę się much. Ja pierniczę, misiek. Patrz, jak ta firanka wygląda. No gdzie? Co ty zrobiłeś z tą firanką? Czy ty to zaciągnąłeś? Widzisz to? Nie mam siły. No wykorzystaj poza tu, a bo ona jest taka ostra. Łapką to tak poza... Nie można tego firanka. Zobaczcie się, pieranki za 200 zł kosztowała jedna, mi się. 200 zł kosztowała jedna. Niech mi teraz mucha odda. Niech mi teraz mucha odda. Jest jakieś ubezpieczenie na to? Ja nie mogę mieć nic w domu ładnego. Tutaj są trzy duże. Tak, ja to podniosę, bo się przez to nie da zabijać. No i nie ma ani jednej! I w żadnym nie trafiłam! Boże, by czegoś nie zaciągnęła. Wiatrak, co wiatrak? Wyłączyłeś? Włączyłem! Włączyłeś, dobrze. Włączyłem!
Dobrze. No to dobrze. Już mówię, że dobrze. No zostaw, jak osiągnie jakaś, to wiesz. Mam. Nie mam. Ona się już kapa, że czekam. Po co ja to powiedziałam? No teraz wiesz, że ja tutaj czekam na nią. Nie będę się ruszał. Jest. Jest! Jest! Masz? Ale one są krzyżowe. Dajesz się na głąb świata. Nie będę starał się nie pożygać, przestań mi mówić cokolwiek. To są te takie największe dziadulstwo na świecie. Ja tam chodzę i myję. Widzę dupę, latają. Mama z tobą się brzydzą ich, ale muszą to robić. Ja nie wiem, skąd to się wziął, że ich tyle tu przyleciało. Nie wiem. Też nie wiem. Ile z tym ci zepsuje się kwiatka, że tutaj, że mam? Kurczę. To jest kupon. Monstera 700 złotych. Pieranek mi szkoda, jak już w końcu znalazłam pieranki, to żeś mi je culnął. On już takie były. Liczyłeś, nie masz? No trzy. Ja ci nie wierzę, już się śmiejesz. Trzy to przegoniłeś do mnie. Tu czy tu? Nie wiem, to jedna musi iść. A wiesz, ile on ich mógł polecieć na górę? Zamknąłem wszystko. Ale z drzwiami, ale... Ale ja słuchałem, zanim zamykałem pokoje. Jest, mam ją. Się grzeje, pinda. Zabiłaś? Nie. Nie, lata. Tu jest. Lata. Radio może będzie widać. O, przeleciała. Dam wam zwolnione tempo, najwyżej wam pokażę. Bo one są mega szybkie. Stanę tutaj, żeby leciała do ciebie. Nie biłem po tej fierance, biłem, uderzyłem tylko w tamtą. Nie udowodnisz mi nic. Poważne fieranki, one się same udowadniają dzisiaj. To trzeba mówić, że nie wolno. Wiedziałaś? A może wystarczy ją wyprać i ona wróci do siebie, co? Kochanie, nie wszystko tak działa. Ale to... Ciebie wybiorę! Nawet nie widać tego w kamerze. Tutaj delikatnie zaciągnięte, nic tam nie widać. O, tutaj. To jest delikatnie dla ciebie zaciągnięte, rany boskie? To ja nie wiem, jak jest mocno zaciągnięte, wiesz? Szybucha ci siądzie na czole. Dobra. Najważniejsze, że większość mógł wybita, została chyba jedna albo siedem, nie wiem, coś koło tego. Zamówiłam paczkę z Esotic, z stanikami, z bielizną i właśnie chcę ją otworzyć, właściwie nie ja tak bardzo chcę ją otworzyć, jak Mikołaj, więc tym się zajmiemy i zobaczymy, co przyszło i czy trafiłam z rozmiarami po prostu, więc wam od razu pokażę, bo to jest bielizna, którą jakby stamtąd kupuję najczęściej i najlepiej mi się sprawdza. Miałam też chrapkę na kilka strojów kąpielowych, bo była teraz mega wyprzedaż, a ja wydarłam się, że tak powiem, ze staników. Więc zabieramy się za otwieranie, ale niestety stroi kąpielowych nie było, wszystko wyprzedane, więc wielka szkoda. No trudno. Możecie polecić, skąd wy kupujecie stroje kąpielowe, bo ja, kurczę, powiem wam, że nigdy nie mogę trafić. Musimy to otworzyć, wiesz? Inaczej. Wow! Okej, muszę to sobie zmierzyć dzisiaj. Ten był śliczny. Jezus, mam nadzieję. Muszę to sprawdzić, bo jak coś, to muszę zamówić inne rozmiary. Tu mamy doły, szlafrok. O, tu jest. Właśnie koszulka nocna też.
sobie taki zestaw też zamówiłam. Już go otworzymy. Możesz otworzyć to. To moje. Nie, moje. To moje. Mamusi. Zobaczmy. Słuchajcie, to jest szlafrok, a to mogło być też spokojnie jako narzutka na plażę. Przepiękne. Śliczne. Tu mamy tą koszulkę, ale to wam wieczorem chyba pokażę. Chyba, że za chwilę uda mi się ją ubrać, ale fajnie to wygląda. Myślałam, że bluzka jest trochę dłuższa. Tymczasem jest taka bardzo krótka i z tyłu jest sama wiązana. To tak informacyjnie. Postaram się wam dodać linki, jeżeli jeszcze są. Teraz sobie otworzę te staniki i zobaczymy. Słuchajcie, ja uwielbiam ładną bieliznę. W sumie to zazdroszczę nam laski, że możemy nosić takie rzeczy. Niemniej kocham chodzić bez staników. Ale jak już go mam mieć, to chcę, żeby był ładny. Nice. Pokażę wam komplety, jakie sobie złożyłam, bo to też bardzo lubię. Taki mam fetysz tego, że lubię, jak góra pasuje do dołu. Place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to.